Hej, ostatnio było bardzo dużo polecenia kosmetyków, więc teraz tak dla równowagi trochę sobie ponarzekamy. Przedstawiam Wam dzisiaj moje rozczarowania i kosmetyki, które w ogóle nie są ani rozczarowaniem, tylko są wręcz poniżej, czyli są bublami i w ogóle nie warto wydawać na nie pieniędzy. I ogólnie mam nadzieję, że Wy później też swoją frustrację wylejecie w komentarzach, jak to zawsze robimy z tego typu filmami. I od razu na samym początku muszę wspomnieć jak zawsze, bo różnie bywa, że to coś się nie sprawdzi mi, to nie znaczy, że się sprawdzi każdemu, każdy ma prawo do swojej opinii. Akurat ja mam inne wymagania, każdy ma inne wymagania, potrzeby, oczekiwania i tak dalej. Także to pamiętamy, to mam gdzieś tam z tyłu głowy, prawda? Więc ja dzisiaj Wam po prostu przedstawię moje opinie na temat tych kosmetyków, które według mnie są albo w ogóle do niczego, albo są po prostu niewarte swojej ceny. Także jak wszystko mamy z głowy, to przechodzimy do rzeczy. I zacznijmy może od tych tańszych kosmetyków, bo akurat te tańsze to są te nie, których w ogóle możecie usunąć gdzieś tam z głowy, czy jakby nie cię widziały w drogerii, to nie ma tego. I na pewno pamiętacie, że ja bardzo lubiłam ten flamaster z Catrice, taki bardzo precyzyjny. On miał fajną końcóweczkę, która była pędzelkiem, a nie takim flamastrem, wiecie, filcowym. I on idealnie tutaj śmigał, można było do nim dorysować włosek po włosku. Niestety, pomimo tego, że wszyscy go kupowali i był bestsellerem, firma postanowiła wycofać go z produkcji i na jego miejsce wcisnąć innowacje, czyli nowy, lepszy produkt. I tym produktem jest coś takiego. To się nazywa Brow Comb Designer Pro Waterproof. Czy jest waterproof? Nie mam żadnego pojęcia, nie próbowałam go w wodoodpornych warunkach, natomiast jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Wam do głowy namalowanie sobie trawy w tym obszarze, to go gorąco polecam. Nie wiem, co myślał sobie, to było bardzo agresywne, ale takie właśnie mam myśli w stosunku do tego pisaka. Nie wiem, co sobie myślał producent, czy też osoba, która stała za rozwinięciem, za sformułowaniem w ogóle tej końcówki i tego pisaka, ale to jest jakieś nieporozumienie. Tu są po prostu trzy ząbki. Więc to już się samo nasuwa na myśl, że do malowania precyzyjnych brwi to raczej nie chcemy, żeby wszystko wyglądało jak trawa, dosłownie, prawda? Że takie trzy kreski, trzy kreski, trzy kreski, trzy kreski. No tak brwi nie wyglądają i w żadnym wszechświecie tak wyglądać nie będą. To już lepsze są takie typowo instagramowe brwi, gdzie mamy ombre brow, gdzie nie ma żadnej struktury, żadnych, wiecie, widocznych włosków, niż brwi namalowane tym. To jest dramat, to jest po prostu dramat. Kupiłam go, tak mówię, no dobra, słabo wygląda, ale może, wiecie, może jak nałożę go na skórę, to będzie wyglądało jakoś. Nie, to jest trawa. Gdybyście kiedykolwiek malowali sobie na twarzy pejzaże, często się to zdarza, i potrzebowali czegoś do malowania trawy, to jest idealne. To taka, wiecie, taka trawka, jak w podstawówce się rysowało, takie źdźbełka, no to jest super rewelacja. Naprawdę, Catrice, serio. Mieliście taki fajny produkt i coś takiego zamieniliście, no po prostu przemilczymy to i zrobimy to, o czym masz od dawna. Po prostu do widzenia nie było. Także nawet mimo, że to jest produkt drogeryjny, to nie warto wydawać na to swoich ciężko zarobionych pieniędzy, naprawdę darujcie sobie. A drugim kosmetykiem, który według mnie jest bublem i na który w ogóle nie należy się, którym w ogóle się należy interesować. Na szczęście to już jest przeszłość dla tej marki, już się dowiedziałam. I chodzi o cienie z Ingrid, te w takiej poczwórnej paletce. W ogóle właśnie to o to chodzi, że wykasujcie, jak zobaczycie w drogerii. Po prostu tutaj, jak gdzieś tam w szafie są te cienie, to uznajmy, że tu jest wypikselowane i tego nie widzicie. Bo mimo że to kosztuje kilkanaście złotych, to też tych kilkunastu złotych nie jest warte. To jest taka formuła cieni z lat 90. One są takie jakieś słabe. One są, no niby mają tą pigmentację, ale są takie rozmyte, jakbyście po prostu, nie wiem, no są naprawdę nie warte niczego. Natomiast no właśnie dobrym jakby akcentem jest to, że widziałam, że Ingrid wypuściło teraz, albo ma wypuścić, bo widziałam taką, wiecie, zapowiedź gdzieś tam w internecie, ktoś mi wysłał, taką paletę cieni, która wygląda trochę jak Zoeva, po prostu takiej tekturowej palecie, także jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie używać. No natomiast te paletki nie w tym momencie, porównując do tego, jakie mamy palety, jakie mamy konsystencje, struktury, nawet w tych półkach drogeryjnych, to jest warte niczego. To jest naprawdę, nie było. Uznajemy, że tego nie było. Także to były dwa produkty z takiej niższej półki cenowo, które mogę spokojnie nazwać nie, jakby skategoryzować jako nie, czyli
nie warte niczego, waszych nerwów, nawet waszych kilkunastu złotych. A teraz przechodzimy do kosmetyków, które są takimi mechami, typowymi mechami, bo one są niby dobre, niby w porządku, ale jednak nie. Coś jednak nie do końca w nich gra. I zacznijmy może od eyelinera. I chodzi o eyeliner z Fenty. Ja Fenty bardzo polubiłam na przestrzeni, powiedzmy, chyba mniej więcej ostatniego roku, powiedzmy, bo zarówno ich cienie, jak i podkład, korektor, puder, no to uwielbiam. Co tam jeszcze, bronzery są też super, pomadki są fajne. No to z tym eyelinerem się nie do końca polubiliśmy. To jest, z tego co mi się wydaje, w ogóle miniaturka. I to jest eyeliner, który ma właśnie końcówkę filcową, ale jakby do tego nic nie mam, wiem, że są osoby, które wolą pędzelek, są osoby, które wolą filcową końcówkę, także okej, jest jak jest. Formuła teoretycznie jest bardzo intensywna i wodoodporna, to jest bardzo taka czarna czerń, intensywna, no intensywna dwa razy powiedziałam, także jest bardzo intensywna. Natomiast jaki ja mam problem z eyelinerem? Taki mam problem, że on jak zastyga, to jest tak błyszczący, jak, nie wiem, jakbym miała taką winylową po prostu kreskę nałożoną. To jest blask, który dla mnie jest za mocny. On się za bardzo odznacza na powiece, nie jest spójny z resztą makijażu, nie można go też przydymić, nie można rozblendować tej krawędzi, bo on zaczyna się od razu kruszyć. Rozblendować tą granicę, przydymić go nie można. Nałożenie jakiegoś matowego cienia raczej się już trochę mija z celem, bo jak już mamy czarny, matowy, bardzo czarny, bardzo intensywnie, jak już sobie powiedzieliśmy, czarny kolor, to po co nakładać na niego jeszcze cień, który, no po to używam eyelinera w płynie, żeby nie bawić się z czarnym, który się osypuje i jest ogólnie, wiecie, ciężkim do ogrania kolorem, tak? No zobaczcie chociażby na zbliżeniach. On już w tym momencie jest wyschnięty. To jest zaschnięty eyeliner, który się dalej błyszczy, tak jakby był mokry. I w momencie, kiedy macie powiekę, która ma, no, nadmiar skóry, powiedzmy delikatnie, która się dość mocno marszczy, no bo każda powieka się marszczy, tak umówmy się. Ale jak macie jakby właśnie takie za dużo tej skóry, zwłaszcza przy rzęsach, gdzie ta powieka trochę opada, zresztą nie wchodźmy w ten temat, to takie błyszczące eyelinery bardzo zwracają uwagę na tę fakturę właśnie. I nie wygląda to dobrze. Zresztą jak mamy większość makijażu, albo przynajmniej ten zewnętrzny kącik i załamanie powieki na górze i na dole matowe, i ten eyeliner, który ma również ma imitować kształt oka, czyli wyciągnięcie takie do góry, jest błyszczący, on się w ogóle wyróżnia na tle całego tego makijażu. No nie, po prostu mówię, teoretycznie jest dobry, bo jest bardzo trwała formuła, jest wodoodporna, jest naprawdę ciężko go usunąć, bo teoretycznie się nie kruszy, bo jak ja teraz bym spróbowała go, wiecie, zedrzeć z dłoni, to on się w ogóle nie przesunie, nic za nic. Ale no właśnie, to jest też jego trochę taki minus, bo nie można na nim w ogóle manipulować, nie można go rozetrzeć, nie można sprawić, że będzie bardziej plastyczny, albo będzie taki bardziej naturalny, nie wiem, anatomiczny może, wiecie, żeby to się jakoś tak wblendowało w resztę makijażu, no nie da się. Nie da się. Także no niby jest dobry, ale nie lubię po niego sięgać, także takie mech, właśnie typowe. A następny mamy dwie palety cieni, które są takimi mechami, że ja nie wiem, ja powinnam się najpierw uspokoić, zanim zacznę o nich mówić. Może najpierw zaczniemy od tej trochę tańszej palety. I te cienie tak naprawdę chyba się nigdy u mnie fizycznie na kanale nie pojawiały. Może gdzieś tam kiedyś o nich wspominałam, ale tak naprawdę nie pokazywałam Wam ich nigdy. I to są cienie Nataszy Denony. Miałam opory przed tym, żeby kupić całą taką dużą paletę Nataszy, bo one kosztują bodajże chyba 600 zł albo no coś koło tej ceny, za paletę cieni. Zrozummy się dobrze. To nie są rzeczy, które Wam pozmywają naczynia, przewiną dziecko i, nie wiem, wyprostują psychikę. Nie. To są cienie do powiek, którymi trzeba pracować i które trzeba rozblendować. I tak mówię, no nie, całej tej dużej palety kupować nie będę na pewno, ale Sephora wyszła naprzeciw mojej ciekawości. Pojawiły się paletki mini, czyli to jest mini nude palette i mini sunset palette. No i ja się tymi paletkami pobawiłam, tak? Na samym początku jeszcze chciałabym zaznaczyć, że te paletki kosztują 110 zł. Tak, te paletki, które mają opakowanie dosłownie żywcem wzięte z Catrice, kosztują 110 zł. Czyli już by się wydawało, że ta formuła będzie po prostu góry przenosiła. No nie, no to to są fajne cienie. Dobre, matowe, napigmentowane, łatwo blendujące się cienie, bardzo miękkie i takie wręcz foliowe perły, tak? Właściwie no można powiedzieć, że to są cienie foliowe. Moje, ale dotyczy tej ceny. To po prostu nie są cienie warte takiej ceny. To są dobre cienie,
Ale tak samo dobre macie w Too Faced, macie w Hudzie, macie no naprawdę w wielu innych markach, które nie windują tej ceny aż tak wysoko, a naprawdę gdybyście dobrały, nie wiem, tam kolory jeden do jednego, no to nie będziecie w stanie zauważyć różnicy między tymi formułami. Tutaj w przypadku tych małych paletek wydaje mi się, że to opakowanie boli mnie najbardziej, bo choć ja lubię proste opakowania i ja naprawdę lubię, jak to wszystko się dobrze składa, wiecie, mało miejsca zajmuje, jest lekkie, także pod tym względem to jest fajne, ale widząc taką paletkę, to ja bym oczekiwała chociażby o 20 czy 30 zł niższej ceny, tak? Gdzie za powiedzmy 80 zł to i tak byłaby duża cena, wysoka cena za 5 cieni. Więc to i tak byłaby marka premium, no ale 110 zł, podczas gdy za 130 macie te mini paletki z Hudy, które też mają bardzo napigmentowane cienie, bardzo dobrze blendujące się i te folie też są bardzo takie, no właśnie te cienie perłowe są takie foliowe, że pięknie błyszczą i zwracają na siebie uwagę. Właściwie to te dwa, ten błyszczący z paletki Sunset i ten z Warm Brown Obsessions z Hudy są bardzo do siebie podobne, jak teraz na to patrzę. Zarówno pod względem koloru, jak i konsystencji. A w Hudzie macie paletkę, która jest bardziej porządnie wykonana, w której jest lusterko. No i jest oczywiście więcej cieni. To już pomijając fakt, tak? Bo tutaj mamy już ich 9, tutaj mamy tylko 5. Więc... No mówię, no dla mnie... Nie jest to warte swojej ceny, są to dobre cienie i ja mówię tylko o tych małych, ale z tego co wiem, to jest ta sama formuła cieni w tych małych paletkach co w dużych, więc za 600 zł to tym bardziej żadne cienie nie są takiej palety, takiej ceny warte, chyba że za tą ceną pójdzie osoba, która będzie Wam te cienie od razu blendować, bo w innym przypadku nie ma dla mnie w ogóle żadnego uzasadnienia tak wygórowanej ceny. To nie jest rewolucja, to Wam nie zmieni życia, nie, no nie będzie nic robić innego, jak tylko upiększyć Waszą twarz i jeszcze będziecie musieli przy tych cieniach pracować. To nie jest tak, że dotkniecie pędzlem, ciach i to już jest koniec, nie. Jak zawsze trzeba wszystko będzie rozblendować. Także no dla mnie, ja sobie w głowie nie jestem w stanie uzasadnić tak wysokiej półki cenowej. Przechodzimy do następnej palety cieni, która dla mnie też jest mechem. I tutaj wręcz kilka osób się oburzyło pod filmem, w którym testowałam tą paletę, tylko to jak mówię, każdy ma swoje zdanie, inne oczekiwania, wymagania i tak dalej. I ja od razu chciałabym tylko uzasadnić, albo właściwie powiedzieć, że ja sobie wypraszam mówienie, że ja jestem źle nastawiona do produktów Charlotte Tilbury, bo o tym właśnie będziemy mówić. Ja te produkty kupiłam z własnej kieszeni i to nie mało wydałam na te kosmetyki, więc najwyraźniej coś mnie w nich zainteresowało i coś takiego, wiecie, przyciągnęło mnie do siebie, że ja chciałam je przetestować i wydałam własne pieniądze. To nie jest, że dostałam paczkę PR-ową i ja wiecie, te produkty po prostu zjadę, bo nie wiem, będzie się klikało. Nie. Ja miałam nadzieję, że będzie to warte swojej ceny i że będzie tak fajne, że ja będę po to sięgać codziennie. Chodzi oczywiście o paletkę cieni The Icon z Charlotte Tilbury. Mogliście ją widzieć w filmie z testem ogólnie tych niektórych produktów, które kupiłam w Londynie z Charlotte. Jeżeli jesteście ciekawi, to tutaj zostawię Wam odnosik do tego filmu. A warto go obejrzeć, bo tam Wam pokazuję fizycznie palety, które są na poniekąd zamiennikami dla tej palety i co za ułamek ceny. To jest paleta, która kosztuje około 230 czy 240 zł. I okej, to jeszcze nie jest wygórowana cena, tak? Umówmy się, bo na tej samej półce cenowej są palety z Too Faced właśnie, czy z Hudy, te większe to chyba nawet są droższe. No naprawdę sporo jest palet jakby na takim pułapie, tak? I mamy tutaj uzasadnione to pod względem opakowania już, bo jest wielkie lusterko, ona jest dobrze wykonana, tak? Rzeczywiście cieszy to oko, tutaj mamy włożony wysiłek, żeby zaprojektować okładkę tej palety i tak dalej. Tutaj moim zarzutem, czymś co mnie do końca nie przekonuje, są właśnie formuły tych cieni. Bo one są dobre, ale nie są tak dobre. To nie jest coś, czego ja bym oczekiwała za tę cenę. Jak używam cieni matowych z, no już powiedzmy ten Too Faced, tak? Już się przyczepiłam gdzieś tam i w głowie tkwi, to urzucam już ten Too Faced. Jak używam cieni matowych z Too Faced, to ja wiem, że mogę oczekiwać fajnej, matowej, mocnej pigmentacji i łatwego rozblendowywania się i rzeczywiście matowego wyglądu, tak? To już są trzy rzeczy, nie dwie. I bardzo łatwo się też z nimi pracuje. One są mięciutkie, no ładnie wyglądają na oku i możemy stopniować, wiecie, ten efekt, czy to będzie takie lekkie tylko coś na oku, taka lekka jakby mgiełka, czy bardzo intensywna pigmentacja, to zależy już od nas. Tutaj te cienie są takie dziwne. To jest
Tu jest kilka tylko matów. Ja byłam jakby najbardziej tego świadoma, bo ja widziałam ją na testerze. Natomiast na testerze te cienie matowe aż takie dziwne się nie wydawały. One są wręcz mokre. Może było takie zamierzenie, może o to chodziło Charlotte, że one takie mają być, bo rzeczywiście bardzo łatwo się rozblendowują. Ale wyglądają tak dziwnie na oku. Wam się ten makijaż akurat, no niektórym przynajmniej w filmie podobał. Uwierzcie mi, że na żywo ten makijaż wyglądał, jakbym go nosiła jakieś 24 godziny. Chociaż nawet nie, bo jak noszę, chociaż nie no, 24 godziny to nie nosiłam nigdy makijażu, ale po 12 godzinach to te cienie nie wyglądają na tak mokre i spocone, jak wyglądały zaraz po nałożeniu te. Także dla mnie to nie jest formuła, którą się dobrze pracuje po prostu. Albo inaczej, bo pracuje się okej, bo one się nakładają i się blendują. Ale one się tak błyszczą, że no, nie wiem, no cała struktura, cała faktura tej powieki jest zaznaczona. No to nie jest dla mnie, ewidentnie. A te cienie foliowe, które tutaj w tej palecie dominują, bo jest ich jak najwięcej, są fajne, są ładne, ale są niemalże identyczne jak cienie z palety Paese albo Makeup Revolution, która teraz Makeup Revolution kosztuje 30 zł albo nawet chyba mniej, bo teraz jest w promocji i to jest to samo. I są tak samo mięciutkie, są tak samo trwałe, bo testowałam już, ta sama intensywność jest i po prostu jest ich więcej za cenę 30 zł, a tutaj mamy, wiecie. No wiadomo, dla każdego co innego, tak, że jeżeli ktoś tego akurat oczekuje, jakichś takich bardziej błyszczących się tych matów, no to będzie zadowolony. Ja mam gdzie indziej postawioną tą poprzeczkę wymagań w porównaniu do wszystkich innych palet, które używałam na przestrzeni tych wszystkich lat, no ona wygląda po prostu słabo. I jakbym miała jeszcze raz, jakbym ją spotkała na żywo, na bardziej na spokojnie, bo to było, wiecie, w ferworze w ogóle wszystkich zakupów i tak dalej. Jakbym miała Charlotte gdzieś stacjonarnie w Polsce i przechodziła koło tej palety wiele razy, to bym chyba jej nie kupiła. A przynajmniej teraz, wiedząc jak się z nią pracuje, to na pewno bym tego nie kupiła. I gdyby w Polsce była taka polityka jak w Stanach w Sephorze, że można zwrócić, chociaż to nie było akurat w Sephorze, ale powiedzmy, jakbym mogła zwrócić tę paletę już po używaniu, to na pewno bym ją zwróciła, bo po prostu nie jest warta tej ceny. Najzwyczajniej w świecie. Wiecie co? Można powiedzieć tak. Jakbyście kupili paletki Natasha Denony lub tą paletę Charlotte, ponieważ szukacie czegoś świetnego i takiego w ogóle przodującego nad wszystkim, dominującego nad wszystkim, co do tej pory znacie, ale nie do końca możecie sobie na nią pozwolić, na którąkolwiek z tych palet i musicie na nią uzbierać bardzo długo, żeby sobie ją kupić, to ich nie kupujcie, bo będziecie po prostu tego żałować. Ale jeżeli kupujecie je, bo was stać, bo to nie jest zbyt duży wydatek dla was, a chcecie się przekonać, no to myślę, że nie będziecie tego żałować, bo po prostu to są dobre cienie, ale ta półka cenowa jest po prostu z kosmosu. Także tak to mogę podsumować. I to już wszystko na dzisiaj, to były wszystkie moje nie i my. Dajcie mi znać, jak to wygląda u was, czy używaliście tych produktów, o których dzisiaj mówiłam i jak się u was sprawdziły, czy wy macie takie podobne wnioski do moich, czy wręcz przeciwnie, chwalicie sobie, jesteście zadowoleni. Jeżeli tak jest, super, bardzo się cieszę, też bym chciała, żeby mi się sprawdziły i żebym nie czuła rozczarowania podczas używania, ale niestety tak właśnie jest. A jeżeli nie używaliście tych produktów, to i tak dajcie mi znać, co was rozczarowało, jaki kosmetyk po prostu was zawiódł. No po prostu podzielcie się teraz swoimi frustracjami. Także czekam na wasze komentarze. Raz na jakiś czas dobrze jest sobie ponarzekać i tak po prostu wyrzucić to z siebie i po prostu już dalej wejść z uśmiechem w resztę kosmetycznego świata, prawda? Bo teraz tyle tego jest, że naprawdę nie warto się aż tak długo pastwić nad jedną rzeczą. W opisie jak zawsze oczywiście znajdziecie informacje na temat mojego makijażu, pomadki, bluzki, paznokci, bo nowe paznokcie mam w końcu. Tak, znowu się w końcu się za to wzięłam. No i oczywiście tam są też informacje na temat kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam. Tam są też linki, pod którymi możecie je znaleźć, gdybyście chcieli z jakiegoś względu przetestować je na sobie. Jeżeli się wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!